Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o biznesie z Ewą Rogozińską. Dzisiaj moim gościem jest pan Łukasz Dabachi, 10-krotny medalista Mistrzostw Polski w sportach walki, zawodnik crossfit, trener i nauczyciel. Witam Pana. Witam serdecznie. Chciałam jeszcze zadać pytanie dotyczące etyki w sporcie. No oczywiście tutaj sport się na tle innych działań, na tle innych branż czy dziedzin pewnie nie wyróżnia, ale jest to coś, co jakby zawsze nam w głowach pozostaje graj fair, że fair play w sporcie jest bardzo istotne, że etyka w sporcie jest bardzo istotna. Też chyba nie do końca już wszystko tak działa, to jak to jest na takich zawodach międzynarodowych na przykład? Jeżeli będziemy myśleli, że wszystko jest fair, no to jest tak zwana utopia. Jeżeli będziemy myśleli, że w sporcie nie ma dopingu, to również twierdzę, że to jest utopia i nie mówimy tutaj o sportach sylwetkowych, czy kulturystycznych, czy sportach walki, że one są zazwyczaj te sporty utożsamiane z dopingiem, bo tutaj doping to wielka masa, to duże mięśnie. Wcale tak nie jest, nawet sportowcy strzelający do celu również biorą doping. Ja teraz nie chcę mówić o dopingu generalnie, ale o tym takim niepostępowaniu fair. Jest to dostępne dla każdego tak naprawdę i to jest kwestia wyboru. Ja twierdzę, że jeżeli sięga po to zwykły Kowalski, to ja tego nie popieram, bo tak naprawdę on nie wie, co z tym zrobić i jest mu zupełnie do niczego niepotrzebne, a większość takich niestety bywalców siłowni takie rzeczy bierze i zazwyczaj to bierze z miejsc, które nie są, znaczy generalnie wszystkie są nielegalne, ale nie bierze to, bierze to od kolejnej osoby, która może zupełnie coś innego mu podać. Mhm. Więc tak naprawdę, jeżeli się łudzimy, że w sporcie gramy fair, no to tak niestety nie jest. Tak samo jest w biznesie. Nie zawsze wszystkie działania są fair. Oczywiście to są działania na skróty i powiem w ten sposób. Jeżeli ktoś zaczął w sporcie, mówimy teraz, zawężę temat do sportu. Jeżeli ktoś zaczyna od tej strony nie fair, czyli skraca sobie drogę poprzez doping, to jego kariera zazwyczaj w sporcie, jak zauważyłem, ona jest bardzo krótka. Bo on szybko dochodzi do szczytu, ale jakieś niepowodzenia powodują, że on generalnie nie jest mentalnie przygotowany na to, żeby pociągnąć jakby te zwycięstwa albo tą długą drogę do celu. Jeżeli ktoś do tego celu dochodził bardzo długo, czyli nie startował z etapu dopingu, czyli z czymś niedozwolonym, to ja mu wróżę troszeczkę dłuższą karierę. A nie wnikam w to teraz, czy ktoś bierze, czy nie bierze, ale nie łudźmy się, że niestety sport nie jest również czysty, tak samo jak i biznes. Niestety tak to jest, tak. Myśląc o karierze sportowej swojego dziecka, jak szybko rodzice powinni kierować, czy rozpocząć treningi dziecka? Jak szybko następuje ta inwestycja? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę chyba myślę, że nie ma złotego środka. Mam akurat dwójkę dzieci, 7-letnią dziewczynkę i 10-letniego chłopca, więc mogę powiedzieć w ten sposób. No są sporty, gdzie musimy zacząć wcześniej. Taniec, łyżwy, gimnastyka, nie wiem, tenis. To są sporty niestety, gdzie to dziecko musi rozpocząć wcześniej. Ono nie ma jakiejś świadomości. Zazwyczaj to rodzice popychają to dziecko na zajęcia i wtedy to dziecko na tych zajęciach albo zostaje zachęcone, albo zniechęcone. Zazwyczaj jest to zachęcone, ale czasem jest tak, że uwarunkowania somatyczne tego dziecka nie będą powodować, że ono kiedyś będzie mistrzem. Ono oczywiście o tym nie wie i się bawi do pewnego okresu życia, ale to dziecko jeszcze musi mieć to coś, jeżeli mówimy o takim mistrzu, ale w większości przypadków genetyka to jest tylko 5-10%. 90% to jest praca, systematyczna praca i ja nie tylko mówię o swoich dzieciach, ale też mówię o dzieciach, które na przykład uczę i widzę, że na przykład przychodzi dziecko i ma ewidentnie talent, ma genetyczny talent, wiem, że ono szybko biega, nie musi mieć naprawdę dużo nakładów energii, żeby być mistrzem, ale mentalnie ono nie jest gotowe i większość dzieci, które nie jest gotowa mentalnie, nie wiem, możliwe, że jest to wychowanie w domu, odpuszczanie, powoduje to, że to dziecko bardzo często odpuszcza, nawet nie mówię o zniechęceniu się, odpuszcza, a takie dzieci, które dużo pracują i w domu mają takie wsparcie, idą dużo, dużo wyżej.
mówię, etap dziecka, etap seniora to są dwie różne drogi. Można być super, super dzieckiem sportowym do 15, 16, 17, nawet 18 roku życia, ale bycie sportowcem na poziomie seniorskim to są dwie różne sprawy. Jeśli chodzi o odpowiedź kiedy zacząć, teraz tak, no moja córka tańczy, jest już mistrzynią Polski w tańcu, ma 7 lat i to dziecko przede wszystkim zachęciła żona. Żona również tańczy, zabiera na treningi i tak dalej. Muszą widzieć jakiś pewien wzorzec. Mhm. Chociaż mam znajomych i nie tylko znajomych, mam dorosłych kolegów, którzy byli kiedyś, jak w cudzysłowie, katowani przez swoich ojców treningami i obecnie są o 180 stopni nastawieni na anty w stosunku do sportu. To nie jest prosta sprawa, nie da się powiedzieć, dobra, dwa razy w tygodniu będę chodził z dzieckiem na siłownię, czy będę chodził gdzieś tam pobiegać po parku i wszystko się uda. To jest środowisko, to jest całokształt, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Potrzebuje dziecko oczywiście pozytywnych bodźców, potrzebuje również wzorców, ale to się nie bierze tylko ze szkoły, to się również bierze z domu. Przede wszystkim uważam, że się bierze w domu, część rodziców o tym zapomina i twierdzi, że szkoła czy środowisko szkolne za nich jakby odwali całą robotę i tam to powinno się odbywać. Niestety nie, to jest przede wszystkim, uważam, że 70% dom, reszta należy już ewentualnie do szkoły i środowiska. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie. Moim gościem dzisiaj był Łukasz Dabachi, zawodnik CrossFit, trener personalny. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Porozmawiajmy o biznesie z Ewą Rogozińską.